nazywam się oczywiście Bobo Minecraft i słuchajcie, rozpoczynamy super niesamowity kolejny odcinek, więc mam nadzieję, że poprzedni już obejrzeliście, a jeżeli poprzedniego nie obejrzeliście, to wchodźcie na kanał i oglądajcie poprzednie odcinki, bo są tutaj codziennie. I słuchajcie, mam do was do pokazania mega dużo niesamowitych rzeczy, które lubiły się na live'ikach, więc jak coś, to te live'iki są codziennie. Jutro jest kolejny, więc oglądajcie samego lana oczywiście live'iki i patrzcie, jakie tu super niesamowite przejście powstało, w którym słuchajcie, jest magazyn i tutaj wszystkie rzeczy poprzynosiłem, wszystkie ludy, jakie mieliśmy, wszystkie piasek, ciny i te wszystkie rzeczy mam wam, pokażę wam tutaj w tym tajnym przejściu. Ojejku, nie zdążyłem. Jeszcze raz muszę nacisnąć. Patrzcie, tutaj już wszystkie rzeczy stąd powyjmowałem. To w sumie też zabiorę. I będziemy tutaj to tajne przejście zmieniać w jakieś inne coś po prostu bardziej cennego. Jakieś tajne, słuchajcie, planki albo coś takiego, bo ja będę planować lubić planki na chłopaków. Jak macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzu, na kogo zrobić planka i na czym polegającego. Jak ktoś wymyśli fajny pomysł, to ja oczywiście przypnę mu serduszka. No i powiem wam również, że pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Musimy Elvisa wyprzedzić, tego lamusa, więc subskrybujcie wszyscy i zostawiajcie łapeczkę, bo to nic was nie kosztuje, a mi naprawdę pomaga. Więc dziękuję wam z góry i w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mam dużo rzeczy strasznie i patrzcie, co tu powstało w Bobowicach. Słuchajcie, naprawdę bardzo dużo jakichś luźnych potworów przychodzi tutaj i po prostu my musimy z nim walczyć. Już wam pokazuję, jaki wielki tutaj jest mur, którego zrobiłem na w sumie po odcinkach troszkę i zrobiłem taką warstwę z kaktusa i patrzcie, tutaj jak możemy wejść i są takie do strzelania, patrzcie, tutaj cyk. Mamy takie coś, w razie czego jakby ktoś chciał podbijać Bobowice. I tutaj też jest taka wielka do góry wieża. I w sumie, wiecie co, po ten dozownik pójdziemy na szybkości jeszcze do magazynu. Bo w magazynie mam takie dozowniki i będę chciał je sobie wziąć. Bo te dozowniki mi się naprawdę przydadzą do zrobienia super takich, wiecie, z tej wieżyczki, żeby wystrzeliwało takie, no wiecie chyba, o co chodzi, więc musimy tutaj wziąć i poczekajcie, te dozowniki gdzieś, to jest detektor, to poczekajcie, w takim razie musimy chyba sklaptować tych dozowników troszeczkę, a jeszcze klaft. Da się je klaftować w ogóle? Czy się nie da ich klaftować? Muszę zobaczyć na internecie. Poczekajcie. Musimy znaleźć, jak to się klaftuje. Dobra, potrzeba do tego łuk i cobblestone. Więc bierzemy cobblestone. Tylko ja łuku, o, mam tutaj troszkę nici i mam też tutaj drewienka, więc możemy to w sumie zrobić i postawimy tutaj i teraz zrobimy, nie, chodziło, żeby zrobić patycki, dobra, i teraz zrobimy jak najwięcej łuków, ile tylko się da, cyk, tyle powinno ich wystarczyć i teraz każą nam zrobić coś takiego w ten sposób.
Tak to przynajmniej tutaj wygląda. Jest telefon mi jest potrzebny. Musimy też wziąć telefon i to w taki sposób. I widzicie, i teraz będziemy robić tych dozowników, więc jak tu się tak zrobiło szybko? O nie, ja zrobiłem podajnik przysypadek. Dobra, musimy więcej tego kobla wziąć, więc weźmiemy więcej kobla i pokażę wam, widzicie, przy okazji się nauczycie, jak... Poczekajcie. Dobra, teraz jest dozownik. Ja to kompletnie nie wiem, czemu to tak dziwnie powstaje, ale najważniejsze, że powstaje, więc z tego powodu cieszę się najbardziej. I teraz odkładamy te rzeczy wszystkie, żeby one tak się ładnie złączyły i nam jest... Poczekajcie, co jest nam w końcu potrzebne? Dozownik i podajnik. To chyba nawet na tym samym polega, ale nie wiem, weźmiemy to i to i też w sumie całą troszeczkę będę miał tam na górze, więc pójdziemy tam na górę i będziemy teraz budować super epicki ten mur, więc mam nadzieję, że was już nie zanudziłem i teraz będziemy budować super wielki mur i musimy tu zrobić, żeby nikt tutaj nie wchodził nam, bo będzie psypał, jak ktoś tak będzie wchodzić. Serio, to miałem tyle tych dozowników i ja o tym zapomniałem? Właśnie mi się wydawało, gdzie gdzieś one mogą być. Ale dobra, nic nie szkodzi. Będziemy musieli tak to w luźnych miejscach poustawiać. O, na przykład tutaj. Tylko oczywiście już troszkę zniszczyłem, jak to ja, Bobo. No i dobra, tutaj oczywiście kolejny cyk. Tutaj stawiamy kolejny i naprawdę będziemy budować taki super mur, żeby nam tu nikt po prostu nie chciał wejść. Czy tu jakiś potwór? Czy to może aberka, albo może ktokolwiek inny, żeby nikt tutaj się po prostu nie ważył przychodzić. I tutaj stawiamy. I lecimy troszeczkę dalej. Teraz zbudujemy w tą stronę. I naprawdę, musicie mi uwierzyć, ale to po prostu epicko działa. I naprawdę, nikt tutaj nie będzie się, każdy po prostu będzie się bał do nas przyjść, bo to naprawdę jest bardzo straszne. I mało kto, tutaj w sumie nie postawimy ani jednego. I tutaj jest z tej strony, tutaj nie możemy. Tutaj też, bo to troszkę za nisko, więc tutaj stawiamy i tutaj oczywiście kolejny i tu jeszcze jeden, bo troszkę ich mamy przy sobie. Dobra, i teraz z drugiej strony musimy w każdym, ale wycelowałem z tym. Dobra, musimy tak tutaj postawić i teraz wkładamy to. Bierzemy dźwignię i czemu mnie to bije? O co chodzi? Czemu to nie strzela z tej strony? O Boże, ale ze mnie lamus. Pomyliłem się z klonami, poczekajcie. Już to naprawiamy. I teraz weźmiemy te dźwignię do siebie i cyk. Strzelimy dwoma strzałami i zobaczymy, czy te strzały... O, widzicie? Są te strzały. Więc to wszystko naprawdę bardzo działa i to będzie epickie. Jak jeszcze zbudujemy to na wieży, to już w ogóle każdy się będzie bał do nas przyjść. I teraz cyk, wkładamy i idziemy do kolejnego. To musimy zniszczyć i lecimy dalej.
tutaj oczywiście stawiamy, bo jest się, że tych cał może mi nie wystarczyć, ale w razie czego, jak mi nie wystarczy cał, to poza odcinkiem dołożę troszkę tych cał, tylko nie wiem, czy to mi wystarczy, czy nie. Może tak połowę będziemy na razie wstawiać tutaj. Cyk. Tutaj troszkę tym przesadziłem, zrobiłem tego naprawdę dużo. Tutaj jest kolejne, więc kładamy. I niestety, ale z całą mi widzę, że już brakło. A jeszcze troszkę tutaj zostało, więc teraz pójdziemy razem z kaktusami. Uj! Muszę uważać. Te kaktusy też są bardzo zabójcze, więc teraz stawiamy tutaj masę kaktusów, tylko musimy tak, żeby tutaj był cał. Dobra. I tu stawiamy w ten sposób. Tutaj tego kaktusika musimy jakoś tak postawić. I tutaj też jeszcze jednego. Cyk w tym miejscu. Tutaj nic nie ma do strzelania, więc stawiamy tutaj. To musimy zniszczyć. I cyk, stawiamy kolejne rzeczy. Dobra, tutaj już widzę, że może być problem, więc zrobimy w ten sposób, żeby tutaj też jakiś kaktus rósł i żeby nie było z nimi problemów. Dobra, tutaj stawiamy i lecimy dalej z tymi kaktusami, bo te kaktusy, jak zobaczycie, one naprawdę są bardzo ważne, bo wiele jakichś luźnych zombiaczków albo luźnych takich dziwnych będzie chciało tutaj atakować i to jest naprawdę bardzo ważne, więc tutaj stawiamy to. Dobra, i zrobiliśmy te kaktusy wokół już. Tutaj oczywiście jak gałganek źle postawiłem. Dobra, ale teraz będzie już w porządku. Możemy tutaj, mamy jeszcze ich 12 przy sobie, więc może tutaj jakoś dostawimy. O, cyk, żeby tutaj jeszcze jeden kaktusik rósł. Tutaj już się nie da nigdzie. Tutaj też, nie? O, tutaj możemy jeszcze postawić, jak mamy taką dziurę, żeby tutaj wszędzie rosły te kaktusy i żeby każdy się bał do mnie tutaj przychodzić. Ale jak widzicie, w ogóle sam też, o, tutaj zrobimy takie dwie warstwy tych kaktusów. Dobra, i zostało mi 5 kaktusów, więc teraz weźmiemy i pokażę wam. Jeszcze mam taki dobry sposób na zrobienie takich okienek i one będą w takich luźnych miejscach, na przykład tutaj. Tutaj też zrobię takie okienka i tutaj też, bo to najważniejsze w sumie takie miejsca do strzelania. Żeby to tak fajnie wyglądało i żeby było bardzo skuteczne. Tutaj musimy, chyba postawimy, o, tutaj w tym miejscu i w tym miejscu. I tu też będzie naprawdę masakrycznie działało. O, i jak tutaj postawimy, to też będzie bardzo dobre. Bo widzicie, żadny lamus tutaj do mnie nie będzie przychodzić, bo każdy się będzie bał. I cyk, tutaj też musimy mieć strzelanko. Tak zależy mi, żeby w tych kątach było to strzelanie. Poczekajcie, musimy ten piaskowiec wziąć, bo w tym miejscu niestety, ale nie może być. Ale zrobimy tutaj, żebyśmy tutaj też widzieli.
I gdzieś tutaj jestem i się wydaje, że to będzie naprawdę bardzo fajne do strzelania. Dobra, weźmiemy teraz, pokażę wam, bo jeszcze zrobię na tej, ojejku, tutaj bolówkę zniszczyłem i pokażę wam, bo zrobię na tym guzie, zrobię ten do strzelania, te dużowniki i zobaczycie, jakie to będzie epic. I tak w ogóle coś możecie też zrobić u siebie, jak gracie na serwerku, żeby żaden znajomy was nie denerwował. I patrzcie, tutaj musimy tak to postawić, więc zrobimy taką platformę, albo nawet na... Oj, co się robi? Nawet na 3 to postawimy i cyk, teraz niszczymy i gdzieś tu... Oj! O tu! Nie! Co on zrobił? No co za lamus? Jak on tutaj przyszedł? No wy sobie jaja jakieś lubicie. Jest to ten pająk. Znaczy nie... Co ty lubisz, ty gnoju? Dobra, wyjaśniłem chociaż tego typa. Ale co za lamus tutaj wybuchł, no? Dobra, musimy teraz to jakoś ponaprawiać. To już naprawię poza odcinkiem. Ale jaki lamus najgorszy mi tutaj wybuchł. No jak to tak? Tak nie można robić. Dobra, pozbieramy jakieś tej tenki, które tutaj powybuchały. Ale jaki lamus, no. Dobra. I to chyba wyglądało jakoś tak w ten sposób. Ja tu troszkę nie wiem, ale dobra, jak to wygląda na razie w ten sposób. I tu stawiamy. Musimy troszkę więcej tego wziąć. Ale no masakra. I teraz patrzcie. Widzicie klówki. Przepraszam klówki, ale jedną muszę poświęcić. I patrzcie. Wyssał. 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 I jak widzicie, te klówki troszkę są za daleko. Ale tu w sumie idealnie się składa. Bo jak widzicie, klówek nie będę atakować, tylko jakichś vlogów, którzy tam będą podchodzić. Więc to naprawdę będzie epickie. I takie coś też wam wszystkim radzę, żebyście robili. Bo można mieć niby zwykły łuk i patrzcie, trafić do klówki. Ale zwykły łuk nie jest tak fajny jak coś takiego. Bo to po prostu przeciwników trzeba zmylić. A na tą chwilę bardzo wam wszystkim dziękuję. Zapraszam na wszystkie live'iki, no i cóż, wielkie pozdro dla was, do zobaczenia!